mecz na pewno mógł się kibicom bardzo podobać. Spotkały się dwie bardzo dobre drużyny, Legia, Warszawa, znana marka. No szkoda, zabrakło nam 17 sekund do tego, żeby zremisować z warszawską Legią, ale myślę, że naszym chłopakom należą się wielkie słowa pochwały. Grali w tym meczu naprawdę bardzo ambitnie, zdobyliśmy 3 gole. Pięknej urody bramka Jakuba Chapki, 2 gole, Adama Kolmajera. Prowadziliśmy z Legią 3-2. No ale niestety w końcówce górę wzięło większe doświadczenie rywali. To zespół z Ekstraklasy ograny w tym składzie od kilku sezonów. No i troszeczkę szczęścia, ale myślę, że kibice byli świadkami świetnego widowiska. Myślę, że w początkowych minutach lekki stresik, wiadomo, bo to jednak zespół dość solidny, poukładany, grający zawodowo futsal. My dopiero raczkujemy, uczymy się, mamy dobry wzorzec jako trener tutaj i pomału uczymy się pewnych schematów. Myślę, że no, nie najgorzej to wszystko wygląda i idziemy w dobrym kierunku. Paniałe uczucie, ale szkoda tego tej bramki w końcowych minutach, gdzie myślę, że popełniłem błąd, bo nie zdążyłem ze swoim zawodnikiem, ale ogólnie myślę, że postawiliśmy dość wysoką poprzeczkę przeciwnikom i nie było aż tak źle. To znaczy, tu nie patrzyłbym na to, czy niższa liga, czy wyższa liga. Do każdego meczu podchodzimy tak samo, tak? Czy jest to rywal z Ekstraklasy, czy jest to rywal z pierwszej, czy z drugiej ligi. Dla nas jest ważne to, w jaki sposób my gramy, czy założenia taktyczne, które chcemy zrealizować, realizujemy i tak naprawdę to jest dla nas najważniejsze w każdym spotkaniu, które nas czeka. Cieszymy się, że mogliśmy przyjechać, tak? Rozegrać spotkanie, dzięki temu nie mieliśmy pauzy tygodniowej, powiedzmy, do kolejnego spotkania. Świetny sprawdzian, myślę, że dobre widowisko przede wszystkim dla kibiców, bo tych bramek troszkę padało. Zaskoczył Was pierwszy Ligowiec, kiedy wyszedł na prowadzenie? Nie, myślę, że nie. Tutaj ta gra była tak naprawdę, widać było, że z naszej strony była spokojna, nie było jakiegoś tam większego zaskoczenia. To jest piłka, tak? Tutaj jedna i druga drużyna strzela bramkę. Akurat zdarzyło się tak, że to rywal w pewnym momencie wyszedł na prowadzenie, natomiast no, finalnie wygrywamy to spotkanie.